dniu dzisiejszym mamy wspaniałą uroczystość w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla wszystkich dzieci, które ukończyły kurs e-learningowy zamieszczony na naszej stronie Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Pani prezes dr Aleksandra Hadzik rozlosowała 100 hulajnóg, które zostaną rozesłane do laureatów, którzy wypełnili formularze, wypełnili certyfikaty, ukończyli e-learning. E-learning służy temu, aby nasze dzieci mogły bezpiecznie przebywać na terenie gospodarstwa rolnego, ale także uczyli swoich rodziców, rolników, jak bezpiecznie poruszać się po gospodarstwie rolnym, wskazywali im zagrożenia. E-learning cały czas jest dostępny na naszej stronie. Cieszył się on bardzo dużym powodzeniem, ponieważ 15 tysięcy wejść to bardzo dużo. Widać, że dzieci z terenów wiejskich są chętne do nauki bezpieczeństwa i wiedzy o tym bezpieczeństwie, co w ich środowisku jest niebezpieczne, a później przekazywania tych informacji. Dzieci są takimi ambasadorami naszej prewencji, a o tym z kolei też świadczą liczby i prawie 80% spadek wypadkowości w gospodarstwach rolnych. Więc mam nadzieję, jestem przekonana nawet, że ta nasza działalność ma swoje pozytywne skutki. Oczywiście czas pandemii spowodował, że musieliśmy zmodyfikować nasze działania, stąd właśnie konkurs całkowicie internetowy. Ale myślę też, że dzięki temu dzieci po prostu bardziej pożytecznie spędzają czas przed komputerem. Chciałbym podziękować serdecznie, szczególnie oddziałom w Warszawie i w Białymstoku, a przede wszystkim podziękowania skierować do dyrektorów szkół z tych województw, z których doszło najwięcej prac, najwięcej zgłoszeń, bo to dzięki nauczycielom, zachęceniu uczniów do wzięcia udziału w konkursie mamy tak dużą frekwencję i ponad 2300 certyfikatów. Dzisiaj rozlosowaliśmy zwycięzców. Lista tych osób, tych dzieci, które wygrały, będzie opublikowana na naszej stronie internetowej na początku grudnia i mam nadzieję, że nagrody dotrą do nich już na święta.